Działalność New Era Materials koncentruje się na prowadzeniu zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych, które pozwalają nam na wprowadzenie najwyższej jakości produktu na rynek. Obecnie firma zatrudnia 40 osób, posiadamy nowoczesne laboratorium i zakład produkcyjny w Modniczce. New Era Materials należy do grupy kapitałowej Michała Sołowowa. Do sztandarowych naszych produktów należą żywice epoksydowe NEM Resin, które służą do wytwarzania materiałów wstępnie impregnowanych NEM Preg, a także płyty jedno- i wielowarstwowe i elementy kompozytowe 3D NEM Plate, które charakteryzują się wysoką wytrzymałością i niską masą. Istotnym elementem naszej działalności jest dywizja Fibometry, która zajmuje się technologiami przyrostowymi. Do głównych odbiorców produktów New Era Materials należy branża sportowa, medyczna, lotnicza, samochodowa i konstrukcyjna. Stanowisko zrobotyzowane do obróbki elementów kompozytowych z robotem Kuka, dostarczone przez firmę Akars, zostało dofinansowane w ramach funduszy europejskich. Integracja tego stanowiska pozwoliła nam osiągnąć wysoką powtarzalność, a nasi pracownicy nie są narażeni na trudne warunki pracy. Dla naszego klienta, firmy NEM, zbudowaliśmy stanowisko zrobotyzowane do frezowania i obcinania materiałów kompozytowych. Ze względu na oczekiwaną przez klienta wydajność, stanowisko zostało podzielone na dwie strefy robocze. W każdej z nich znajduje się pozycjoner jednoosiowy firmy Kuka. Aby zwiększyć wydajność procesu obróbki, zastosowaliśmy wrzeczono z automatycznym przezbrojeniem narzędzi, a także magazyn, w którym są przechowywane wszystkie przyrządy. Zwiększenie wydajności osiągnęliśmy również wykorzystując automatyczny pomiar narzędzia dzięki specjalnemu czujnikowi. Ze względu na specyficzną zabudowę stanowiska konieczne było zwrócenie uwagi na układ bezpieczeństwa. Aby zapewnić pełną ochronę operatora, wykorzystaliśmy oprogramowanie Kuka Safe Operation, które pozwoliło na zabezpieczenie operatora podczas przezbrajania narzędzi, a także na zminimalizowanie ryzyka kolizji robota z obiektami w stanowisku. Obróbka materiałów kompozytowych jest specyficzna, ponieważ podczas frezowania wytwarza się atmosfera wybuchowa. Dlatego konieczne było zamknięcie stanowiska, a także zbudowanie odpowiedniej instalacji filtrowentylacyjnej, która zminimalizuje ryzyko wybuchu pyłu. Firma Akars wdraża roboty przemysłowe dla przemysłu ogólnego nieprzerwanie od 2014 roku. Naszą misją jest uratowanie jak największej ilości osób od ciężkiej i powtarzalnej pracy w trudnych warunkach. Przez te lata wypracowaliśmy zestaw gotowych rozwiązań dla zrobotyzowanej paletyzacji, depaletyzacji, jak i frezowania. W odpowiedzi na niestandardowe zapotrzebowanie firmy New Era Materials z Modliniczki dostosowaliśmy oraz zbudowaliśmy jeden z naszych wariantów dotyczących zrobotyzowanego frezowania. Klienci cenią nasze cele, ponieważ na etapie sprzedaży dokładnie wsłuchujemy się w ich zapotrzebowanie po to, aby w rezultacie otrzymali dokładnie to, czego potrzebują. W tym celu używamy zarówno nowości technologicznych rodem z czwartej rewolucji przemysłowej, jak i rozwiązań, które od dekad sprawdzają się w przemyśle. Industrial intelligence.